Chciałbym zaprosić, czyli Słowo Boże, na Księgę Amosa. Księga Amosa, trzeci rozdział, trzeci wiersz. Stary Testament, niektórzy może tam będą mieli trudności, bo to jak to opisują bibliści, to prorok mały, mniejszy, dlatego że nie za wiele miał do powiedzenia, ale to co mówił to było też i bardzo mocne. Trzeci rozdział, trzeci wiersz Księgi Amosa. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Zawsze, kiedy Słowo Boże jest czytane, powinniśmy się modlić, żeby Bóg otwierał umysły i serca nasze. Dlatego zapraszam, byśmy skłonili głowy, pomodlimy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, dziękujemy Ci, że możemy się na nim skupiać. Panie, spraw, byśmy mogli otrzymać to, co ma prawdziwą wartość. By Twoje Słowo żywe działało w naszych sercach, Panie. Dziękujemy Ci za zbawienie, za Zbawiciela, za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za chwilę, kiedy nas dotykałeś i będziesz dotykał. Dziękujemy Ci za momenty, których, Panie, nie było łatwo, ale też za chwilę, kiedy nam błogosławiłeś obficie. Dziękujemy Ci za to. Dlatego na podstawie też i Twoich wielkich obietnic prosimy Cię, Panie, otwieraj umysły nasze, ześlij swojego Ducha Świętego do serc naszych, aby wprowadzał nas we wszelką prawdę. Dla chwały Twojej, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Nikomu z nas nie jest obce słowo umowa. Spotkaliśmy się na tym miejscu o godzinie 10, no bo się umówiliśmy. Możemy oglądać tę ładną dekorację, bo rozmawialiśmy na ten temat z bratem Ludkiem i z kilkoma innymi osobami. Ten upieczony chleb, który widzimy, pojawił się, bo brat Józef rozmawiał z kim trzeba. Tylko dlatego, że poczyniliśmy pewne ustalenia, to po nabożeństwie czeka na nas kawa, herbata, ciasto i smalec. Kiedy wyjdziemy na zewnątrz i będziemy chcieli pojechać do domu autobusem, to automatycznie zaczyna działać pewna umowa, która mówi, że bilet autobusowy upoważnia nas do przemieszczania się po terenie całego miasta. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na przepisy ruchu drogowego, to zobaczymy, że dzięki tej umowie cywilnoprawnej możemy dojechać bezpiecznie w każdy zakątek naszego kraju. Wszystkie relacje czy stosunki międzyludzkie określane są przez jakieś umowy, przymierza, porozumienia, przyrzeczenia, kontrakty, sojusze, układy czy ugody. Rodzina, małżeństwo, kościół, praca, służba, odpoczynek, sprawy związane z jedzeniem, ubraniem, piciem. Dosłownie wszystko funkcjonuje, bo pisemnie lub ustnie człowiek z człowiekiem się dogadał. A tak nawiasem mówiąc, jako członkowie zboru chrystusowego też podlegamy pewnej umowie. Mamy swoje prawa, ale też mamy swoje obowiązki wobec innych, które powinniśmy przestrzegać. Boję się pomyśleć, co by było, gdyby nikt nie respektował zawartych umów. Każdy robiłby to, co mu się żywnie podoba, a jedynym wyznacznikiem byłaby własne widzimisię lub wygoda. Jaki chaos by panował, jaka anarchia. Czy ktoś chciałby żyć w takim kraju? Dlatego każda umowa, jakby jej nie nazwał, ma swój ważny punkt, ważny element. Mówi ona o konsekwencjach dla tych, którzy nie respektują zawartych porozumień, umów czy przepisów. I uwaga, Bóg respektuje ludzkie umowy. Może to jest nowość dla wielu, ale tak jest, bo Bóg jest Bogiem porządku. Salomon radzi, nie wiem, czy tekst będzie wyświetlany. Kaznodziei Salomona 5:3-5 Salomon radzi, gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełni. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, by twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. Nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwić dzieło twoich rąk? Także Jezus powiedział coś na temat ważności dawanego słowa. Co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A Piotr
rozwija tę myśl troszeczkę w inny sposób. W pierwszym liście 2:13, gdzie mówi: bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Jednym z kluczowych dla życia porozumień, umów czy przymierzy jest przymierze. W wielu miejscach Starego Testamentu czytamy o różnego rodzaju przymierzach, bądź to między ludźmi, bądź też między całymi narodami. Ten rodzaj umowy zobowiązywał strony do wzajemnej pomocy i współpracy. Ten naród lub pojedynczy człowiek, mając sprzymierzeńca, miał większe szanse, by przetrwać i prowadzić bezpieczne życie w obrębie jakiegoś obszaru albo jakiejś sfery życia. Na przykład 1 Mojżeszowa 21 opisuje przymierze, jakie zawarł Abraham z Abimelechem w sprawie korzystania wody ze studni. Woda była istotnym elementem przetrwania w krajach wschodu. Dlatego studnie musiały być chronione, zabezpieczane przed obiektem ataków. Dlatego zawierano przymierze jako gwarant wspólnego korzystania. Później takie same przymierze zawiera syn Abrahama, Izak. Ciekawe jest w tym wszystkim to, że każda ze stron przymierza wobec świadków potwierdzała przysięgą swoje zobowiązanie do jej wypełnienia. By przypieczętować przymierze, strony wzajemnie składały sobie jakieś cenne dary, które potwierdzały powagę danego słowa. Złamanie tej przysięgi wiązało się ze stratą dobrego imienia i z groźbą zbrojnego konfliktu. Jednym z najbardziej istotnych dla nas umów czy porozumień, jakie opisuje Biblia, jest przymierze człowieka z Bogiem. Biblia opisuje kilka takich przymierzy. Ja chciałbym się skupić tylko na trzech. Pierwsze takie przymierze z Bogiem pojawia się tuż po stworzeniu człowieka. Gdy Bóg mówi do Adama, 1 Mojżeszowej 2, 16-17, z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Bóg zakreślił pewne granice. Granice, których człowiek mógł żyć, które pozwalały Bogu i Jego świętości na kontakt osobisty z człowiekiem. Złamanie tych granic skutkowało utratą Bożej obecności i oczywiście śmiercią. Pismo zapowiada, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Następne przymierze powstaje na górze Synaj. To dobrze wszyscy znamy. Bóg poprzez Mojżesza zawiera przymierze, wyrażając wymagania w 10 przykazaniach, które naród Izraela miał wypełnić, aby żyć. Było to przymierze warunkowe. To tak jak jedziemy, chcemy pojechać autobusem albo pociągiem. Uprawnia nas do tego bilet. Kiedy nie mamy biletu, podlegamy karze. Kiedy nie mamy biletu, nasza umowa z tym, który ma te autobusy albo pociągi, który funkcjonuje to wszystko w ten sposób, nasza umowa jest po prostu zrywana i podlegamy karze. Podobnie tutaj, inaczej mówiąc, to spełnienie tego, co obiecuje strona, zależne jest od dotrzymania słowa przez drugą. Tego rodzaju porozumienia zwykle zawierają sformułowania jeśli albo wówczas. Jeśli ty zrobisz to, do ciebie należy, to, co do ciebie należy, kupisz bilet, to ja wypełnię moje zobowiązanie i cię zawiozę w takie miejsce, jakie będziesz chciał. Gdy Bóg osadził Izraelitów w ziemi obiecanej, zawarł z nimi właśnie takie przymierze. W 5 Mojżeszowej 28:1-2 czytamy: jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan Bóg twój ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną na ciebie i pozostaną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego. W tym przymierzu jest też ostrzeżenie. Jeśli nie usłuchasz głosu Pana Boga swego i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. Pan ześle na ciebie przekleństwo i zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego przyłożysz rękę, aby to wykonać. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ mnie opuściłeś. Bóg nawiązał z Izraelem specjalną więź, której zobowiązał się chronić i błogosławić swój lud.
a w zamian spodziewał się z ich strony tylko posłuszeństwa. Tak wiele za tak mało. Księga Amosa, którą czytaliśmy, przedstawia nam pewien smutny okres w dziejach narodu Izraela. Izrael nie żył jak lud przymierza. Żył jak ludy, z którymi Bóg nigdy nie miał do czynienia. Chciwość, formalizm religijny, obłuda, lekceważenie przykazań, sprzeniewierzenie się wszelkim Bożym zasadom. To właśnie tam możemy czytać, jak Bóg jest konsekwentny w swoim przymierzu z Izraelem i jakie kary czekały na Izraela za odstąpienie od Pana. Ale Bóg nigdy nie jest skory do karania, zawsze czeka. Posyła proroka, który wzywa do pokuty i do szukania Boga. I właśnie na tym tle pojawia się pytanie Boga, czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili. Bóg często w Biblii zadaje pytania człowiekowi. Pamiętacie pierwsze pytanie, jakie zadał Bóg człowiekowi? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pytanie to było skierowane do Adama. Pytanie to padło nie dlatego, że Bóg nie wie, co się dzieje. Wszechwiedzący i wszechmocny nie musi zadawać pytań, by się czegoś o człowieku dowiedzieć. Pytania raczej padają wtedy, gdy Bóg chce nas zatrzymać, by pobudzić do myślenia. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili, to pytanie retoryczne, bo Bóg nie oczekuje odpowiedzi, bo odpowiedź jest oczywista. Pytanie to można ująć w inny sposób. Jeśli się umówiliśmy na wspólną drogę, to dlaczego nie mam was przy mnie? Jeśli zawarliśmy przymierze, to dlaczego postępujecie wbrew niemu? Bardzo łatwo możemy zrozumieć uczucia Boga do swojego ludu wtedy, gdy sami umówimy się z kimś, a ktoś potraktuje nas lekceważąco lub nie dotrzyma słowa. Pamiętacie to uczucie? To tylko kropla tego, co czuje Bóg, gdy widzi, jak lud wybrany nie żyje według przymierza. Według obietnicy, którą dał. Następne przymierze to przymierze, które nazywa się nowym przymierzem. Jest ostatnim, które zawarł Bóg z człowiekiem, ostatnim i najważniejszym dla nas. Hebrajczyków 8, 8 rozdział, od 8 do 12. Jeśli mamy Biblię, tu jest tekst, czytajmy. Zachęcam do przenoszenia do zboru Biblii. Jest taka dziwna moda, żeby ludzie nie przynosili Słowa Bożego. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ musisz mieć swoją Biblię. Nie potrafię tego wam wytłumaczyć, ale wierzący musi mieć swoją Biblię. Ja to czuję, ale nie potrafię to racjonalnie wytłumaczyć. Musisz mieć swoją Biblię. Jeśli nie masz swojej Biblii, nie czytasz tej Biblii, jeśli nie masz pokreślonej tej Biblii, jeśli kartki się nie wyrywają, to coś jest nie tak z naszym chrześcijaństwem. Jeśli twoja Biblia jest nowiutka i leży na półeczce, coś jest niedobrego. Co jest niedobrego? To jest pytanie. Można sobie samemu i trzeba sobie samemu odpowiedzieć. Hebrajczyków 8 rozdział, od 8 do 12 czytamy. Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę i będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Nikt nie będzie uczył swojego ziomka, ani też swojego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego do największego z nich. Każdy, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich więcej nie wspomnę. Bóg wylewa swojego ducha na wszelkie ciało. Wszyscy ludzie, już nie tylko naród wybrany w Nowym Przymierzu, nie tylko Izrael,
Nie tylko ktoś jeden wyjątkowy, ale cała ludzkość może być objęta prawem nowego przymierza. Wszyscy ludzie, każdy pojedynczy człowiek może zawrzeć przymierze z Bogiem. Spójrzmy na czołową ścianę, na tym tutaj, tam jest taki napis. Jest to skrócona wersja, co chcielibyśmy teraz w całym kontekście przeczytać. On mówi o tym, kim byliśmy kiedyś dla Boga i kim jesteśmy teraz. Kiedyś dalecy, teraz sobie bliscy, ale przeczytajmy cały tekst. Jest to Efezjan, 2 rozdział od 12 do 19. List do Efezjan, 2 rozdział od 12 do 19. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierający obietnice, nie mający nadziei bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy byliście kiedyś dalecy, staliście się Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym w dwóch jednego człowieka, jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Kiedyś byliśmy obcy. Wiecie, kto to jest człowiek obcy? Kto się zatrzymuje przy obcym człowieku, chyba że upadnie może? Kto się pochyla? Kto rozmawia z obcym? No chyba że ma jakąś sprawę. Kto to jest obcy? Ktoś, kto tak naprawdę dla nas się nie liczy. Tacy kiedyś byliśmy. Każdy z nas na tym miejscu był kiedyś obcy dla Boga, obcy dla Izraela, obcy przymierzom, obcy wszystkiemu, co było Boże. Ale dzisiaj przez Jezusa Chrystusa już nie jesteś obcym ani przechodniem. Jesteś współobywatelem świętych i domownikiem Boga. To przywilej, by mieć taką pozycję. Moi drodzy, to jest przywilej, mieć taką pozycję. Drodzy zbrani, warunkiem działania starego przymierza było wypełnienie przez człowieka części umowy. Natomiast w nowym przymierzu warunek został spełniony, uprawomocniony świętą krwią Syna Bożego. Nowe przymierze daje coś, czego stare nigdy dać nie mogło. Uwolnienie od mocy grzechu i wolność do posłuszeństwa. Nie można tego cofnąć, nie można tego zatrzymać. Nowe przymierze już się dokonało i ono ciągle działa. Nie musimy nic swojego do tego dodawać. Nie musimy robić aneksów do umowy. Nie musimy negocjować. A Boże, a może byśmy tam jeszcze lepsze warunki stworzył? Nie. Wszystko jest doskonałe. Wszystko jest dobrze przygotowane. Poprzez wyznanie grzechu, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Bóg odradza nas na nowo i stajemy się ludem nowego przymierza, którego fundamentem jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Fundamentem jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Tylko to się liczy. Chrystus w nas, On jest nadzieją chwały. Wszystko inne jest niczym. Chrystus się liczy. Ale pytanie, które Bóg skierował do narodu Izraela, jest też dzisiaj aktualne. Ponieważ uczestnicy przymierza, tak jak kiedyś, tak też i dzisiaj, mają tendencję do zbaczania z wyznaczonej drogi. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Przypomnę to pytanie. A na dzisiaj można by je wyrazić w ten sposób. Jeśli zawarłeś z Bogiem przymierze, to czy w nim trwasz? Jeśli umówiłeś się z Jezusem, to czy z nim chodzisz? Proza życia pokazuje, że często zwykła umowa o pracę może konkurować z umową, którą zawarł z nami Bóg. Tak samo może być z rodziną, przyjaciółmi, chłopakiem, dziewczyną, z naszymi zainteresowaniami. Można by mnożyć różne dziedziny, które w naszym życiu są gotowe rywalizować z przymierzem z Bogiem. Ale czy naprawdę na tej szali warto stawiać swoje życie wieczne z Bogiem? Czy warto stawiać? Są przynajmniej trzy powody, o których chcę powiedzieć, które wyróżniają przymierze z Bogiem nad wszystkie inne ludzkie umowy czy porozumienia. Po pierwsze,
Bóg jest stroną przymierza. On nie zawodzi. Ileż to razy ktoś, kto na początku wydawał się nam wiarygodny, odpowiedzialny, przyjemny, a ostatecznie okazał się nierzetelny, fałszywy czy nieuczciwy. Ale Bóg jest prawdomówny. On jest wszechmocny, wszechwiedzący i gwarantuje swoją osobową niewzruszoność i nienaruszalność nowego przymierza. On nic nie zmieni, bo Jego słowo byłoby nic nie warte, jakby ktoś zmienił. Jeśli mówisz i obiecujesz coś, a później to zmieniasz, Twoje słowo jest nic nie warte. Jeśli ślubowałeś coś Bogu, jeśli coś przyrzekałeś człowiekowi, nie dotrzymasz słowa, Biblia mówi, głupcy Bogu się nie podobają. Jeśli powiedziałeś Bogu, idę za Tobą, a teraz kroczysz gdzieś po obrzeżach miasta, gdzieś w jakichś zaułkach, żyjesz swoim własnym życiem, to co z Twoją umową? Co z Twoim słowem? Co się dzieje? Chaos. Jak żyć w takim chaosie człowieku, kiedy Twoje słowo nic nie znaczy? Obiecałeś Bogu i co z tą obietnicą? Gdzie teraz jesteś? W jakim miejscu byś się teraz ustawił? Pomyśl, w jakim miejscu byś się teraz znalazł? Powiedz. W jakim jesteś teraz miejscu? Hebrajczyków 6:17 Bóg przysiągł dla człowieka. No bo człowiek tylko, no ja wierzę w przysięgę. Jak ktoś przysięgnie, no to jest argument. Bóg przysiągł. 6:17 czytamy. Również Bóg, chcąc wyraźnie dowieść dziedzicom obietnicy niezruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Bóg przysięgał. On nie musi tego robić, ale on przysięga dla tego małego człowieka. Przymierze z Bogiem ma związek nie tylko z naszym fizycznym życiem, to druga teza, i ochroną i błogosławieństwem na tej ziemi, ale przenosi nas dalej poza zasłonę śmierci. Prowadzi nas do nowego, przygotowanego dla ludzi świata. Trzecie to, przymierze z Bogiem nie jest przymierzem krótkotrwałym. Nie ma ono terminu, którym się kończy. Wszystkie ludzkie umowy, porozumienia czy przyrzeczenia mają swój kres, swoją końcową datę. Nawet pożyczki z banku mają swoją końcową datę. Ci, którzy wzięli swoje pożyczki, albo musieli, pamiętajcie, kiedyś przyjdzie kres tego. Nie martwcie się. Przymierze z Bogiem, umowa z Bogiem nie ma końcowej daty. Nie ma terminu końcowego. Jest ponadczasowe i wieczne. Pokażcie mi jakąś ludzką umowę, która by przebijała to, co oferuje nam Bóg. Znajdziecie taką umowę? Nie ma takiej umowy. Nie ma takiego porozumienia czy przymierza, które by mogło konkurować z Bożą ofertą. Wszystko to, co tutaj na ziemi między sobą możemy zawrzeć czy ustalić, nie jest nawet kroplą tego, co chce Bóg nam dać. A jednak rozmawiałem kiedyś z pewnym człowiekiem, który pracował za granicą na kontrakcie, gdzie wynegocjował dobrze płatną pracę. Już po 3 latach pracy mógł pozwolić sobie na kupno mieszkania, samochodu i założenie samodzielnej firmy. Gdy kontrakt się kończył, firma chciała z nim podpisać nową umowę na tych samych zasadach. Ostro próbował negocjować lepsze dla siebie warunki. Firma odmówiła i musiał wracać do Polski z pustymi rękami. Po czasie okazało się, że jego firma upadła, musiał sprzedać samochód, a na mieszkaniu do dzisiaj ciąży nakaz komorniczy. Dlaczego podaję ten przykład? Niektórzy ludzie zachowują się tak, jakby byli z Bogiem na kontrakcie. Od do. Wierzą do pewnego momentu. Ale gdy im przestaje pasować, odstępują. Nowe przymierze jest umową, ale nie pomiędzy równorzędnymi partnerami. Ten większy, silniejszy, bardziej wpływowy proponuje nam, mniejszym, słabszym, pewien układ. Nie możemy go negocjować, możemy go tylko przyjąć albo odrzucić. Bóg zobowiązuje się chronić swój lud, zaopatrywać, przebywać z nim, a w zamian oczekuje wierności temu przymierzu. Jeśli nowe przymierze ma działać w moim życiu,
to nie może być naruszone przeze mnie. Jeśli będziemy coś przy nim majstrować, kto da nam gwarancję, że go nie utracimy? Chciałbym tutaj mocno to zaznaczyć, chociaż powinienem na początku, że Bóg nie potrzebuje przymierza z nami. Posiada on bowiem pełnię doskonałości. Przymierze potrzebne jest nam, ludziom, ponieważ nasze szczęście leży w zjednoczeniu tylko z Bogiem, którego główną motywacją do zawarcia z nami przymierza jest miłość. Pamiętacie? 3:16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Jak się czuje Bóg? Jak się czuje Bóg, kiedy ktoś depcze swoje słowo, depcze postanowienia Jego przymierza? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wychodzimy z inicjatywą, że będziemy opiekować się jakąś ubogą rodziną, samotnym dzieckiem czy osobą przywiązaną do łóżka przez chorobę. Bardzo szybko będziemy w stanie zrozumieć, że ten ktoś nie ma nam nic do zaoferowania. Co więcej, nawet nie na miejscu byłoby oczekiwanie, że cokolwiek w zamian da za naszą pomoc. Gdyby jednak się zdarzyło, że pomimo okazanego serca i drugiej stronie zabrakłoby wdzięczności, albo nawet gorzkie słowa padłyby pod naszym adresem, moglibyśmy choć trochę zrozumieć Boże oczekiwania i rozczarowania względem nas ludzi. Niewdzięczność bardziej boli niż cokolwiek innego. Dlatego dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, chcemy Bogu podziękować. Chociaż nie mamy związku z polem, tak jak Lutek, ale mamy związek z jedzeniem, ze spaniem, z ubieraniem, z funkcjonowaniem człowieka. Bóg błogosławi nam tylko dlatego, że jest pełen miłości. Jeśli nas to boli, to tym bardziej Boga, który przecież jest z nami ciągle i codziennie nam błogosławi. Być człowiekiem przymierza to być wdzięcznym i wiernym, te dwie rzeczy. Tak sądzę, że Bóg tego od nas oczekuje. Wdzięczny i wierny. Nie możemy przecież Mu nic dać więcej. Nic Mu nie możemy zaoferować, przynajmniej nic takiego, co by mogło zmienić naszą pozycję wobec Niego. Jeśli jeszcze nie zawarłeś przymierza z Bogiem, zrób to i ciesz się dobrodziejstwem, które z takiego układu wypływa. To jedyne przymierze, jedyny układ z wieczną gwarancją niezawodności. Nie ma co na co czekać. Nie ma co się nikogo pytać. Trzeba otworzyć Biblię samemu poszukać, jeśli ma się wątpliwości. A Biblia rozwiera wszelkie wątpliwości. Oddaj serce Bogu. Oddaj serce Bogu. Daj Mu swoje życie. Powiedz Mu swoje słowo. Idę za Tobą. I trwaj wiernie i bądź wdzięczny. Dawid w natchnieniu Ducha pisze, ostatni tekst może chciałbym tutaj, żeby był wyświetlany, 2 Samuelowej 23:5 pisze w ten sposób, czy nie jest tak z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną pod każdym względem, ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Adam nie wytrwał w przymierzu. Podobnie naród Izraela. Czy my wytrwamy? Czy osiągniemy cel, do którego Bóg nas przeznaczył? Dzięki przelanej krwi Chrystusa wszystko, co jest dla nas przygotowane, jak to mówi Dawid, jest już ułożone i zabezpieczone. Dlatego bójmy się Boga i żyjmy jak ludzie nowego przymierza. Wierzę, że dokonamy właściwego wyboru. Amen.